Dzień dobry, po tej stronie Szymon Gilis, Słowiańska Agencja Prasowa, a moim gościem w dniu dzisiejszym jest Piotr Mściwoj-Myszyński, który będzie ze mną rozmawiał na temat Zadrugi Korzenie. Czym to jest ta Zadruga Korzenie, za chwileczkę się dowiemy, ale na sam początek pragnę się dowiedzieć i tak samo przedstawić słuchaczom, kim w ogóle Piotrze Mściwoju jesteś. Witaj serdecznie, Szymonie, dziękuję za zaproszenie dzisiaj. Więc tak, jeżeli chodzi o mnie, no cóż, nazywam się Piotr Mściwoj-Myszyński, działam aktualnie w Zadruce Korzenie. Tak trochę biograficznie, urodziłem się na Dolnym Śląsku w Kowarach, wychowywałem się w Warszawie, aktualnie z powodów finansowych zamieszkałem w Wielkiej Brytanii. W związku z szybką decyzją o założeniu własnej rodziny, a jednak pewnej niewydolności finansowej w wieku 24 lat, wyjechałem zarobkowo do Anglii. Tutaj też prowadzę własną działalność w branży imprez masowych, a od ponad 3 lat należę do grupy Zadruga Korzenie. Aktualnie mam lat 29, dwoje dzieci, swoją firmę i powoli planuję powrót do ojczyzny. Mam nadzieję, że przyjedziesz tutaj jak najszybciej, ale na pewno niech ten koronawirus cały ucieknie sobie z Polski. No to na pewno nam trochę popsuło. To by się przydało, tak. A szczególnie z racji tego, że w tej chwili pracujesz w dziale imprez masowych, to jest to bardzo chyba utrudnione, prawda? Zdecydowanie. Aktualnie wszystko jest odwołane już kilka miesięcy wstecz i kilka miesięcy naprzód. Zadruga Korzenie. Jesteś rodzimowiercą, jesteś rzecą Zadrugi Korzenie, jesteś człowiekiem, który stworzył tą Zadrugę Korzenie. I podałem tutaj parę takich rzeczy, które większość może nie zrozumieć, co to jest, więc może porozmawiajmy o tym, czym dla ciebie jest rodzimowierstwo słowiańskie, kiedy był pierwszy twój kontakt z rodzimą wiarą Słowian, jak widzisz, tak patrząc się wstecz, swój rozwój duchowy właśnie w tej strefie rodzimej wiary słowiańskiej. Wiesz co, Szymonie, na pewno rodzimowierstwo kilka lat wcześniej wyglądało zupełnie inaczej niż teraz. Po raz pierwszy z rodzimowierstwem spotkałem się w wieku mniej więcej 16-17 lat, czyli w tak zwanym okresie buntu. Rodzimowierstwo słowiańskie te ponad 12 lat temu wyglądało zupełnie inaczej niż teraz. Pierwszy kontakt miałem poprzez zafascynowanie się polską historią, między innymi pracę Pawła Jasienicy. Potem od razu przesiadłem się na mitologię słowiańską Aleksandra Geisztora. W tamtych czasach grałem też muzykę metalową, co było dosyć popularne w środowisku, o tematyce naszych bogów, gdzie warto podkreślić, duża rzesza rodzimowielców tamtego okresu wywodziła się ze środowisk albo patriotycznych, albo metalowych. Dość powiedzieć, że graliśmy na jednej scenie z takimi zespołami jak Leśne Licho, Saltus, Embryonal czy Morhana, czyli takie bardziej w klimatach rodzimowielczych. W pewnym momencie z braku innych kontaktów w grupach rodzimowielczych na długo przed popularyzacją Facebooka w Polsce zacząłem wraz z przyjacielem dla grupy naszych znajomych organizować pierwsze święta słowiańskie. Chwilę później na jednym z moich koncertów wypatrzył nas przyjaciel z grupy RW Rodzima Wiara i zaprosił na organizowane przez niego święto. Kolejny obrzęd to jest Kupałę 2010. Współprowadziliśmy razem z nim. Niedługo później poznałem kolejną grupę Związek Wyznaniowy Słowiańska Wiara, w skrócie ZWSW, do których też kilkakrotnie uczęszczałem na obrzędy. Ostatecznie w okolicy roku 2013 z powodów osobistych, nadmiaru pracy, narodzin córki i kilku innych miałem chwilową przerwę w spotykaniu się z innymi grupami. Cały czas jednak czytając ciekawostki o naszych wierzeniach i do rzeczywistego praktykowania wróciłem już na emigracji w roku 2017, kiedy ku swojemu zaskoczeniu przez Facebooka znalazłem grupę Rodzimowielcy Słowiańscy Londyn. Jak się później okazało, wiedzą i zaangażowaniem wykazywałem się na tyle, że po 6 latach wróciłem do prowadzenia obrzędów tutaj na emigracji. Zostało do dnia dzisiejszego, jak dobrze wiem, bo przeglądam sobie też internet i te informacje się pojawiają. Powiedz mi natomiast, czym dla ciebie jest w ogóle rodzimowierstwo słowiańskie? Rodzima wiara na pewno zmieniła się bardzo na przestrzeni ostatnich lat. Coraz mniej jest ortodoksyjnych ludzi, coraz mniej osób o stricte nacjonalistycznych poglądach, których zresztą nie uważam za dobre czy złe, po prostu jest zdrowe odgraniczenie poglądów politycznych od wiary. Rodzimowierstwo jest dla mnie żywą wiarą, która mimo początkowo trudnego dostępu do źródeł, jak twierdził Bruckner w latach 20. ubiegłego stulecia, ma nam bardzo wiele do przekazania, a coraz więcej i coraz ciekawszych publikacji pojawia się na rynku. Na pewno to, jak teraz kultywuję, różni się od tego, jak wyglądało to 12 lat temu, ale uważam to za potrzebny i mądry krok naprzód. To fajnie to brzmi, a powiedz mi, bo rodzima wiara to jest jednak, nie wiem, ja bym to nazwał albo religią, chociaż religia ma stricte spisane wszystkie zasady,
działań, więc może bardziej wierzenia. Jednakże i religia, i wierzenia dążą do czegoś, do poprawy bytu człowieka, do zgłębiania siebie samego. Do czego ciebie akurat rodzimowierstwo, co ci rodzimowierstwo dało? Rodzimowierstwo, czyli wiara etniczna naszych przodków, przedchrześcijańskie wierzenia, na podstawie których kształtujemy całkowicie różne od innych światopogląd na wiele ważnych w życiu tematów. Przede wszystkim na to, co dzieje się z nami po śmierci, na to, w jaki sposób zdarzają się w naszym życiu różne ważne wydarzenia. W takiej formie rodzimowierstwo jakby wspiera nasze działania. Po to obchodzimy poszczególne święta w micie rocznym i na pewno wzmacnia to naszą sferę jakby życia codziennego. Zdarza się do siebie podczas takich świąt i jednocześnie trzymacie jakąś, nie wiem, ja bym to powiedział, daleką rodzinę na obczyźnie, tak jest? No w pewnym sensie zadruga, jako sama nazwa odnosi się tutaj do wspólnoty. Zadruga polega na, używając może dosyć trudnego słowa w dzisiejszych czasach, na pewnego rodzaju komunie, na pewnego rodzaju wspólnocie, na grupie, która żyje wzajemnie i wzajemnie się wspiera. I staramy się z takiego założenia wychodzić wobec współwyznawców w naszej grupie. Rozumiem. Jesteśmy taką małą rodziną na obczyźnie. A powiedz mi takie zasady na co dzień, coś co jest z waszymi wartościami codziennymi. Czy rodzimowierstwo wykształciło w ludziach, a szczególnie w tobie, jakieś wartości, które są w dużej mierze obce innym? Czy obce, nie wiem, ale na pewno zapomniane w dużym stopniu w dzisiejszych czasach. Coraz mniej osób zwraca uwagę na taką etykę, która jest typowo moim zdaniem rodzimowiercza. I opiera się ona w bardzo dużym stopniu na honorze, szacunku do tradycji, szacunku do przodków, tradycyjnych wartości, szacunku do rodziny. W pewnym sensie rodzimowierstwo jest konserwatywne. Można by było, że konserwatywne, ale rewolucyjne właśnie w tym konserwatyzmie, bo takie właśnie wartości jak rodzina, jak szacunek, jak szanowanie swojego własnego słowa i słowa innych jest wartościami no, ponadczasowymi, a jednak utraciły one swoją wartość w świecie teraźniejszym. Więc w dużym stopniu. No i to rodzimowierstwo chyba właśnie wnosi to do społeczeństwa, co zostało zapomniane, prawda? W dużym stopniu teraz są to wartości zatracone, a niesłusznie, ponieważ te tradycyjne wartości są jak najbardziej aktualne i teraz. Bierzmy z tego przykład i naprawdę kształtujmy młode pokolenie właśnie w taki sposób. Powiedz mi w zadrudze korzenie, kim jesteś? I co to znaczy? Więc tak, dla zadrugi korzeni jestem żercą. Żercą wybranym w sumie przez grupę, ze względu na to, że wspólnie grupa uznała, że nadaje się na tą rolę. Obowiązkami żercy jest przede wszystkim zwracanie się do Bogów w imieniu reszty rodzimowierców na obrzędach. Swoim życiem tutaj. To jest ten problem, że dużo osób utożsamia żercę tylko z prowadzeniem obrzędów, ale w moim mniemaniu żerca powinien swoim życiem w jak najlepszym stopniu być przykładem wartości etycznych rodzimowierstwa, czyli pokazywać te wartości, o których przed chwilą mówiliśmy, w swoim życiu. Powinien służyć radą we wszelkiej w sumie mierze oraz angażować się w dalszy rozwój rodzimowierstwa. Jakieś przywileje żercy, czy taki żerca posiada je? Przywileje żercy? Nie, na pewno jest to szacunek grupy, na pewno jest to odpowiedzialność przed Bogami i bliski kontakt z Bogami, ale jeżeli chodzi o takie funkcje typowo społeczne, to wydaje mi się, że nie. Jeżeli chodzi o początki grupy, to jak to mniej więcej wyglądało, bo wspominałeś o tym, że będąc już w Londynie, mieszkając od jakiegoś czasu, zauważyłeś, że na Facebooku pojawiła się grupa rodzimowierców w Londynie. Czy od tego się dopiero zaczęło tam w Londynie? Zadruga, czy może wcześniej już? No nie, ja do naszej grupy trafiłem w roku mniej więcej 2017. Grupa jako taka rozpoczęła się w roku 2015, kiedy poprzez Facebooka właśnie na grupie Rodzimowielcy Słowiańscy Londyn, która tam robiła pierwsze podryki, były pierwsze próby spotkania się osób wierzących w wiarę etniczną, tak? Na swój sposób, nie do końca wiedzących, czego szukają, ale w jakiś sposób zainteresowanych rodzimowielstwem. Ktoś gdzieś przeczytał w internecie, ktoś miał jedną książkę
i w taki sposób te osoby zainteresowane rodzimowierstwem chciały się spotkać. Do naszej grupy tutaj do Anglii przyjechał Grzegorz, który poprowadził na emigracji w 2015 roku Szczodre Gody, organizując osoby poprzez Facebooka zainteresowane rodzimowierstwem. Na tym obrzędzie zjawiło się bodajże z 6 osób. Po wyjechaniu Grzegorza dwie osoby z tamtej grupy przejęły obowiązki żercy i prowadziły obrzędy od tamtej pory. I wtedy w roku 2017 dołączyłem też do grupy ja. Po jakimś czasie była mała rotacja na stanowiska żercy i na chwilę obecną za drugie korzenie prowadzę ja z Jarosławem. Ja mam jeszcze pytanie właśnie takie dosyć chyba kłopotliwe. Rodzimowierstwo słowiańskie jest religią, wierzeniami bardzo ściśle przyległymi do gruntu, na którym one wyrosły. A wy jesteście jednak na emigracji, czyli w kraju innym niż Polska. Jak sobie z tym radzicie? Zgadza się, ale wiesz co, powiem ci szczerze, że przede wszystkim nasze święta organizujemy w języku polskim. Nawet jeżeli mamy jakichś gości ze Słowacji czy innych krajów tutaj w okolicy, typu właśnie Anglików, nawet jeżeli pojawiają się tacy goście, to mimo to prowadzimy nasze obrzędy w języku polskim, czcimy polskich bogów i uważam, że bogowie, którzy stworzyli ten świat, nie są przynależni tylko i wyłącznie do pewnego regionu, ale słyszą nas niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy, a na pewno jakby współgra to z naszymi potrzebami duchowymi. Czyli mimo, że jesteśmy na emigracji, wzywamy naszych bogów, żeby odwiedzili nas, żebyśmy mogli porozumieć się z nimi, żebyśmy mogli złożyć im podzięki za to, że mimo wszystko nawet na emigracji przecież przeżywamy te same aspekty życia codziennego czy cykli natury, zgadza się. Jeżeli chodzi o święta, które organizujecie, masz możliwość mi naświetlić, jakie to święta obchodzicie i jaka jest ich specyfika, albo na przykład nie, daty, które się pojawiają wtedy? Jeszcze może jakbym dodał do poprzedniego, że mimo, że nasi przodkowie zostali w dużej mierze pochowani na ziemiach polskich, to na obrzędach dziadów wzywamy ich też tutaj. Ze względu na to, żeby po prostu oddać im cześć i ze względu na to, że mimo, że jesteśmy na emigracji, dusze naszych przodków odwiedzają nas w takich momentach jak właśnie przełomowe święta związane z naszymi przodkami. Jeżeli chodzi o święta cyklu rocznego. Cykl wegetacyjny roczny rozpoczynamy Jarymi Godami. Jest to pierwsze święto obchodzone w nowym roku i wypada na równonoc wiosenną, kiedy dzielimy się jajkiem, malujemy pisanki, topimy marzannę, zwracamy się do naszych bogów w związku ze zmianą pory zimowej na porę letnią. Następnie obchodzimy dziady wiosenne, Radunice. Jest to typowo obrzęd związany z naszymi przodkami i obchodzimy go po to, żeby dodać naszym przodkom sił w zaświatach. Następnie obchodzimy Maik. Podczas Maiku cały świat, który jest przesilony tą wiosenną energią, odżywa. Kultywujemy po prostu ten moment w cyklu, gdzie zdobimy słup majowy, wzywamy naszych bogów, dziękujemy im za dary, jakie przynosi nam wiosna. Następnie obchodzimy Kupałę. Kupały jest jednym z najbardziej spopularyzowanych w sumie obrzędów w dzisiejszych czasach, oprócz dziadów. I w noc Kupały mamy bardzo dużo gości. 2 lata temu mieliśmy obrzęd na ponad 120 osób. Noc Kupały jest świętem połączenia wody i ognia. Jest świętem miłości, takimi słowiańskimi walentynkami. Do tej pory zresztą rzucanie wianków na wodę czy szukanie kwiatu na paproci przywołuje pewnego rodzaju skojarzenia w ludzkich umysłach. Czy rodzime ludy w Wielkiej Brytanii mają coś podobnego, że jak noc Kupały w podobnym terminie? No tak, jak najbardziej i Celtowie, i wszelkie grupy wikingowe swoje święto bardzo, bardzo podobne do nocy Kupały. Zresztą w tym celu też jest to jeden z niewielu terminów, gdzie otwarte jest do publicznego wstępu Stonehenge. Następnie obchodzimy plony, kiedy dziękujemy bogom za to wszystko, co zebraliśmy w tym roku, cały dobrobyt, jakimi nas obdarzali
i przygotowujemy się powoli do zimy, gromadzimy zapasy w takim sensie aktualnie przenośnym. Po plonach obchodzimy znowu dziady, dziady jesienne, najbardziej rozpowszechnione, bardzo magiczne, potężne święto związane z naszymi przodkami. A następnie obchodzimy szczodre gody, czyli słowiańskie Boże Narodzenie, kiedy rzeczywiście czcimy narodziny Boga, dać Boga, Słońca. Jeszcze po szczodrych godach obchodzimy zapusty, czyli taką typowo karnawałową zabawę, która do tej pory w pewnych regionach przetrwała na wsi. Związana jest kultem Boga Ktonicznego, Welesa. Aktualnie jest nazywana gromnicą, świętem welesowym lub właśnie zapustami lub słowiańskim karnawałem. Jeżeli chodzi o nadawanie imienia, mamy jak najbardziej poświadczone postrzyżyny, zapleciny, postrzyżyny dla chłopców, zapleciny dla dziewcząt. Nadanie słowiańskiego imienia w pewnym momencie życia takiego młodzieńca. Do niedawna stosowaliśmy jeszcze postrzyżyny, zapleciny u osób dorosłych, ze względu na to, że był to dla nich taki etap inicjacyjny, gdzie bardzo chciały utożsamiać się z naszą wiarą imiennie, ale na chwilę obecną całkowicie od tego odchodzę, ze względu na to, że jednak jest to moment związany z cyklem życiowym człowieka i Słowianami rodzimy się tak czy siak, niezależnie od tego, czy mieliśmy te postrzyżenia, czy nie. Na pewno jest to bardzo duże wzmocnienie osób młodych wychowywanych w tej wierze i na pewno jest to bardzo ważny moment inicjacyjny, przejściowy dla takiego nastolatka. I tak, tutaj na emigracji również prowadzimy postrzyżyny i zapleciny. Niedawno prowadziłem zapleciny Mileny, wcześniej mieliśmy postrzyżyny Jasia, oprócz osób dorosłych, z czego aktualnie się wycofuję. Oprócz tego ważnymi momentami w życiu osobistym jest odpowiednie oddanie czci Bogom w momencie narodzin dziecka. Jest to wezwanie roda i rodzanic do swojego domu. Jest to wszelkiego rodzaju przeprowadzenie tradycyjnego tabu, jak przywiązywanie czerwonej wstążeczki do kołyski, jak schowanie ostrza pod kołyską, żeby nic złego nie chwyciło tego dziecka, tak, nie rzuciło na niego uroku. Oraz prowadzimy też tutaj na emigracji pogrzeby. Pogrzeby słowiańskie, czyli zwane też tryzną. Prowadziłem pierwszy taki pełnoprawny pogrzeb rok temu w lutym, gdzie pojechaliśmy na grób i pomogliśmy rodzinie złożyć prochy zmarłego w ziemi, modląc się do naszych bogów. Prowadzimy takie obrzędy i doradzamy też naszym współwyznawcom, jeżeli ktoś na przykład z drugiego końca Anglii napisze: słuchaj, wiem, że jesteście rodzimowiercami w Anglii, urodziło mi się dziecko, chciałbym podziękować Bogom, co mogę zrobić? To jak najbardziej w takich sytuacjach wysyłam informacje, jak taka osoba może na przykład przywitać potomka we własnym zakresie. Miło to słyszeć, że nawzajem sobie tam pomagacie na Wyspach Brytyjskich. A mnie ciekawi jeszcze jedna rzecz z tych świąt osobistych. Jeżeli odeszliście od postrzegania czy zaplatania osób już dorosłych, to czy macie zamiar albo już macie jakiś obrząd, który no, spełniłby tą rolę inicjacyjną, a przy okazji nie wiem, zaproszenie do gromady, do zadrugi? Właśnie jeżeli o to chodzi, to w takim kontekście do niedawna jeszcze prowadziłem te obrzędy. To nie było pełnoprawne postrzyżenie zapleciny, tak samo jak to robię osób nastoletnich. Prowadziłem to w kontekście jakby przedstawiania danej osoby Bogom, inicjacji. Swojego czasu w internecie powstał taki pomysł obrzędu wyzwolin, takiej właśnie swoistej inicjacji osoby dorosłej. Na pewno jest to temat do rozważenia przeze mnie w najbliższym czasie, ale od czasów, kiedy zaniechaliśmy postrzegania i zaplatania osób dorosłych, na chwilę obecną jeszcze nie miałem zainteresowania tym tematem. Powiedz mi jeszcze parę rzeczy, bo mam tutaj takie jeszcze pytanie fajne na temat politeizmu, bo jak sam wiesz, większość z nas się wychowała jednak w rodzinach katolickich, gdzie króluje monoteizm. I ogólnie rzecz biorąc, patrząc na całą Europę, to jednak są różnego rodzaju wyznania wiary, bo jest judaizm, jest chrześcijaństwo, jest islam, jednak są to religie monoteistyczne. Jak ty widzisz, jako były monoteista, bo chyba tak można to nazwać, właśnie swoje wyznanie jako politeista, wielu bogów? Czy to jest jakaś kula u nogi, czy jednak coś, co ułatwia życie?
No nie, zdecydowanie politeizm. Jestem zwolennikiem stricte politeizmu. To nie jest emanacja zjawisk jednego Boga czy innego rodzaju przejawu wielkiej energii w kosmosie. To są poszczególni bogowie, poszczególne siły, poszczególne istoty, byty boskie, które wspólnie stworzyły widziany przez nas świat. Na pewno jest to ułatwienie, jeżeli chodzi o wiarę, ze względu na to, że ciężko jest się dopatrzeć w złożoności naszego świata, jakby takiej kreacji przez jedną istotę, która nagle porzuciła swój projekt i zapomniała o tym wszystkim. Podejście monoteistyczne całkowicie do mnie nie przemawia. W momencie, kiedy według mitów politeistycznych, według mitów słowiańskich, świat co roku odgrywa swój twórczy taniec. Co roku spotykamy te same zjawiska ważne w cyklu natury. Co roku spotykamy te same momenty, takie przesilenia, równonoce, które mają rzeczywisty wpływ na otaczający nas świat. Zdecydowanie przemawia do mnie podejście politeistyczne. Dobrze pamiętam, dawno temu dużo rodzimowierców słowiańskich miało taki dość ciekawy i specyficzny pogląd, który upadł na temat bogów, że oni wyznawali bardziej zjawiska atmosferyczne w stylu piorun, w stylu ogień czy samo słońce, podszywając pod to imiona bogów, takich jak właśnie Perun, jak Daćbóg, czy innych bogów słowiańskich. Powiedz mi, jak to w tej chwili wygląda? No ja się bardzo cieszę z tego, że ten pogląd, który przez jakiś czas był promowany, na chwilę obecną zanika. Jest jeszcze duża grupa zimowierców, którzy uważają, że w jakiś sposób są to emanacje sił, że bogowie tak naprawdę nie muszą być wyobrażani jako postaci imienne, ale na szczęście powoli, powoli z tego wychodzimy. Ja osobiście staram się korygować takie myślenie, ponieważ zwracamy się do bogów imiennie, zwracamy się do bogów bezpośrednio. Wierzymy, że nie są to bezmyślne zjawiska natury, a rzeczywiście myślące istoty mają rzeczywisty wpływ na nasze życie. Nie wyobrażam sobie oddawać czci codziennie rano zjawisku słońca, dziękować słońcu za to, że jest, w momencie, kiedy byłoby po prostu zjawiskiem. To tak jakbym, nie wiem, odpalił kuchenkę i dziękował, że mogę sobie zrobić obiad, a dziękuję konkretnemu Bogu, który ma wpływ na to, na cały świat, w jakim żyjemy. W tej chwili wygląda, jeżeli chodzi właśnie o bogów w rodzimowiecie słowiańskim, ilu ich jest? Bo chyba dosyć dużo. No bogów jest dużo. Przede wszystkim cały czas odkrywamy różnego rodzaju przesłanki na temat tego, jak mogli konkretni bogowie w różnych regionach słowiańskich się nazywać, w jakim mieli zakres swojego działania. Trzeba tutaj podkreślić, że często ten panteon różnił się zależnie od osady, zależnie od regionu, czy to mówimy o Słowianach zachodnich, wschodnich czy południowych. Nawet konkretne grody sąsiadujące ze sobą mogły czcić zupełnie innych bogów. Często było też tak, że na przykład po wyprawie wojennej konkretnego ludu, drugi lud przyjmował wierzenia w ich boga ze względu na to, że był silniejszy i ich podbił, tak? Więc jakby pod względem historycznym mamy tutaj swoistą zagadkę. Na chwilę obecną, zgodnie z najlepszą intencją i dopatrywaniem się w źródłach, mogę powiedzieć, że pierwszym bogiem, który wykluł się z kosmicznego, w micie stworzenia świata, jest Svaruk. Zrodził się on właśnie, tak jak mówiłem, z kosmicznego jaja u zarania dziejów. Uznaje się go za kowala kosmosu, który wykuł słońce. Jest to główny bóg rządzący, nadający prawa światu ludzi. Jest uważany za ojca Swarożyca, dać Boga. Oprócz tego czcimy Peruna. Perun jest bogiem niebios, synem Swaroga. Jest to bóg gromowładny, jest to pan burz, pan niebios. Jest bogiem męstwa, waleczności, takich typowo męskich przymiotów. Ja też uznaję całkowicie kult wschodniosłowiańskiego roda, który jest dla mnie patronem wspólnoty rodowej. Jest opiekunem ludzkiego losu razem z rodzanicami, ogniska domowego, rodziny. Nie wiem, Szymonie, czy moje dzieci przeszkadzają, bo ja je słyszę w słuchawkach. W ogóle mi nie przeszkadzają, jak je słyszę, to naprawdę nie ma to żadnego problemu. Wiesz, ja jeszcze nie mam dzieci, więc nie mogę powiedzieć, że wiem, o co ci chodzi,
ale zapewne to będzie tak wyglądało, jak w niektórych memach opowiadają. Jeżeli chcesz się przygotować na dzieci, zacznij mówić do ściany. Albo też się mówi o tym, że jak nagle przeklinasz, wiesz, bez związku z sytuacją, to znaczy, że masz dziecko. Oprócz Roda są też jego pomocnice, rodzanice, które opiekują się ludzkim losem. Oprócz tego wierzymy, że Trygław jest osobnym bogiem, co nie wszystkie grupy jeszcze popierają, ale osobiście uważam... Często się go personifikuje razem z Velesem, prawda? Zgadza się, ze względu na podziemny jakby podział na posągu Światowida ze Zgrucza. Ja osobiście wierzę, że Trygław jest osobistym, osobnym bogiem i utożsamiany jest z Osią Kosmiczną i jakby patronem trójpodziału świata. Oprócz tego czcimy Dziewannę, Horsa, Strzyboga, czyli Boga Wiatrów. Hors jest księżycem, bogiem pewnego rodzaju cyklu w życiu księżyca. Trzyma pieczę nad czarami. Co jeszcze mogę ci powiedzieć? Oprócz tego czcimy Dać Boga, czyli Słońce, Mokosz, czyli Płodną Ziemię, Velesa, czyli opiekuna bydła, opiekuna zmarłych w zaświatach. Czcimy też Swarożyca, czyli ogień ziemski, święty ogień, który bardzo pomaga ludziom. Czcimy Ładę, Marzannę, Jaryło, młodego boga, który odwiedza nas właśnie w związku z Jarymi Godami. Dole, która jest patronką naszego osobistego losu, prawuje nad nami pieczę, nad domem, potomstwem. Bardzo dużo grup czci Perperunę, czyli żonę Peruna, która jest odpowiedzialna stricte za deszcz. Ale to, tak jak mówiłem, bardzo dużo zależy od konkretnej grupy. Na chwilę obecną jesteśmy jakby na etapie odkrywania tego i układania tego w jeden wspólny panteon. To jest bardzo, bardzo szeroki przedział bóstw pomiędzy poszczególnymi plemionami i złożyć to w jedną kompetentną całość, to jest na chwilę obecną wyzwanie dla rodzimowierców. Mi się wydaje osobiście, że to jest nawet niemożliwe z racji chociażby tego, że kreując nasze własne postrzeganie świata, możemy wziąć pod uwagę, że Kościół katolicki im bardzo dużo dał, jeżeli chodzi właśnie o to postrzeganie, czyli ten taki utylitaryzm katolicki, ujednolicenie wiary. I my najprawdopodobniej w tej chwili poszukujemy właśnie tego ujednolicenia jako rodzimowiercy w wierze rodzimowierczej, co według mnie jest osobiście błędem, bo jak to mądre przysłowie mówi, co jedna wieś, to inna pieśń. I tak się też działo w dawnych czasach, gdy wierzenia co 30-60 km od wsi do wsi zmieniały się dosyć bardzo, tak samo z językiem. I stąd właśnie na przykład wzięła się północno-słowiańska Perperuna, gdzie na południu nawet o niej nie usłyszeli. Ale w tej chwili jesteśmy w XXI wieku i w dalszym ciągu ciekawi mnie jedna rzecz. Kościół katolicki jednak na przełomie wieków panowania w Europie często był wyznacznikiem dążenia do jakiejkolwiek wiedzy. I tak na przykład Mikołaj Kopernik nie mógł zbytnio dobrze pokazać swoją teorię, ponieważ Kościół katolicki miał teorię o naszym układzie jako heliocentrycznym, a raczej geocentrycznym, a on pragnął tutaj udowodnić i udowodnił swoim dziełem, że jest to układ jednak heliocentrycznym, czyli w centrum tego układu jest Słońce. Jak odnosi się rodzima wiara? Rodzimowierstwo na pewno nie jest sprzeczne z nauką. Bardzo dużo rzeczy, które mamy zapisane w źródłach, chociażby w mitach, jest legendami. W ogóle czym są mity? Że jest to opowieść ludzka na tematy bardzo złożone, bardzo trudne do wyjaśnienia ludzkim rozumem, szczególnie bez nauki, jaką znamy współcześnie, a jednak w dużym stopniu pokrywające się z nauką legendy, tak? Rodzimowierstwo na pewno sprzeczne z nauką nie jest. Nie przeciwdziała w żaden sposób badaniom naukowym. Tak jak mówimy tutaj o micie stworzenia świata, że świat wykluł się w pewnym momencie z jaja i od tamtej pory rozrastał się. Nie jest to w żadnym stopniu sprzeczne z podejściem naukowym, jakby z teorią Wielkiego Wybuchu. Tak samo jak takie wierzenia ludowe, jak kiedyś zresztą widziałem u ciebie w pewnym wywiadzie,
O samej szkodliwości kąpania się w rzekach przed kupałą, tak, że z powodu różnego rodzaju bakterii i grzybów nasi przodkowie, nie znając nauki taką, jaką my mamy obecnie, wiedzieli, że nie jest rozsądnym kąpanie się w rzekach czy otwartych zbiornikach wodnych do nocy kupały właśnie. W związku z tym uważam, że mądrości ludowe, z jakich czerpiemy, na jakich bazujemy, kultywując rodzimą wiarę, w żadnym stopniu nie są sprzeczne z nauką. Tak samo jak nie negujemy odkryć naukowych, po prostu są one opisane w zupełnie inny sposób od mitów, które w jakiś sposób tłumaczyły naszym przodkom same idee świata. Całkowicie zrozumiałe. Ja kiedyś wymyśliłem sobie taką historyjkę, że gdyby F-16 wylądowało na średniowiecznym polu u chłopa i swoją rakietą rozwaliło chłopu stodołę albo chałupę, to zapewne ten chłop powiedziałby, że to smog, a nie F-16 Raptor. Powiedz mi, czy Zadruga Korzenie ma jakąś osobowość prawną w Wielkiej Brytanii, która pomagałaby wam jako rodzimowiercom w aspekcie chociażby prawa? Więc tak, myśleliśmy o tym od mniej więcej roku 2015, myśleliśmy o tym od roku 2017 i dokonaliśmy swojego rodzaju badań na temat tego, jak to wygląda, jak sytuacja prawna takich związków wygląda tutaj w Anglii. W pewnym sensie miałoby to dla nas dużo pożytku, ale miałoby też swoje zobowiązania. Robiliśmy podejścia do tego, żeby zarejestrować się jako grupa, tylko tutaj odpowiedź angielska jest taka, że głównym sposobem rejestracji związków wyznaniowych to jest tworzenie tak zwanych charity, czyli jakby grup zbierających pieniądze w jakimś konkretnym wyznaniowym celu, a tego jakby chcielibyśmy uniknąć. Na pewno dałoby to nam większą swobodę, jeżeli chodzi o znalezienie jednego miejsca, w którym moglibyśmy organizować obrzędy, a nie wynajmowanie lub spotykanie się w różnych miejscach w różnych czasach. Po kilku podejściach do rejestracji na chwilę obecną zaniechaliśmy. Mieliśmy na chwilę obecną więcej, że tak powiem, problemów wewnątrz grupy, które jakby odsunęły to na dalszy plan. Najprawdopodobniej zarejestrujemy za długę, ale wydaje mi się, że na chwilę obecną nie jest to dla nas priorytet. Czy u was w grupie pojawiają się jakieś problemy, które są właśnie związane z tym, że jesteście na emigracji i daleko od kraju, skąd pochodzi rodzima wiara słowiańska? Uważam, że jeżeli chodzi o ludzi tutaj w Anglii, na pewno są bardziej otwarci od, powiedzmy, obserwatorów w Polsce. Tutaj jest trochę większa znieczulić na wyrażanie siebie. W związku z tym człowiek w długich włosach, czy w historycznej szacie, czy z owczą skórą wystającą z plecaka nie budzi takiego zainteresowania, jak budziłby w Polsce. Pod tym względem jest to plus. Też kilka razy mieliśmy przy okazji obrzędów mieliśmy kontrolę policji lub straży pożarnej, czy wszystko dzieje się zgodnie z prawem, legalnie i tak dalej. Na pewno policja tutaj jest dużo bardziej otwarta i uczynna pod tym względem. Wystarczyło, że wyjaśniliśmy, w jakim celu się spotkaliśmy i tak naprawdę życzyli nam wesołych obchodów naszego święta. Pod tym względem to są plusy, ale jeżeli chodzi o minusy, na pewno jest to ta etniczność wierzeń. Na pewno dużo większą wartość i dużo mocniej przeżywamy obrzędy słowiańskie na ziemi Słowian. Na pewno lepiej dla nas byłoby pójść na groby naszych bliskich w trakcie dziadów, niż wzywać ich do kręgu, żyjąc na obczyźnie. Mamy utrudniony kontakt z innymi grupami, tak naprawdę sprowadzających się do rozmów na różnych grupach facebookowych, a bardzo dużo można wynieść właśnie z takich rozmów twarzą w twarz, które dzieją się w Polsce z najróżniejszych okazji i sytuacji, tak jak na przykład do tej pory nie dotarłem osobiście jeszcze na Święto Stado, które nie wiadomo zresztą, czy się w tym roku odbędzie teraz. Jest to troszeczkę utrudnione z tym Świętem Stado, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o koronawirusa. Ale na sam koniec chciałbym tutaj zaproponować takie coś, żebyś mógł powiedzieć, jak w ogóle dotrzeć do was, bo zapewne rodzimowiercy, którzy nie wiedzą o tym, że istniejecie,
w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Chcieliby się z wami skontaktować w jakiś sposób. W jaki sposób najlepiej, powiedz mi? Więc tak, mamy kilka takich inicjatyw, dzięki którym ludzie mogą nas znaleźć. Jedną z nich jest grupa na Facebooku, taka bardziej otwarta, na której można sobie podyskutować o wierzeniach, zrzeszająca jednak ludzi mieszkających na emigracji. Jest to Rodzimowielcy Słowiańscy Londyn. Mamy też stronę, fanpage na Facebooku Za Druga Korzenie, na którą też można napisać wiadomość i skontaktować się wtedy bezpośrednio z jedną z kilku osób z naszej zadrugi. Oprócz tego od niedawna tworzę stronę naszej zadrugi na WordPressie. Jest to zadrugakorzenie.wordpress.com. No i oprócz tego oczywiście można pisać do nas osobiście, ale to najłatwiej by było nas tak naprawdę znaleźć już na stronach Zadrugi Korzenie lub Rodzimowielców Słowiańskich Londyn. Fajnie, no to miejmy nadzieję, że dzięki temu wykładowi, raczej wywiadowi ludzie z Wielkiej Brytanii, szczególnie właśnie z Londynu bądź okolic, dowiedzą się o tym, że Rodzimowielcy Słowiańscy działają w tym regionie. Ja mam nadzieję, że w ogóle w Wielkiej Brytanii, w Walii, w Szkocji czy innych regionach Wielkiej Brytanii takie gromady zostaną utworzone, bo wiem, że tych Polaków, szczególnie rodzimowierców, jest tam jednak trochę, a warto jednak się grupować, prawda? Tak jak powiedziałem o tej otwartości na inność tutaj w Anglii, jest bardzo dużo osób w jakiś sposób zainteresowanych różnymi wierzeniami innymi od typowego dla Polski katolicyzmu. Bardzo często na nasze obrzędy przypadkowo trafiają osoby zainteresowane chociażby, nie wiem, buddyzmem, pogaństwem jako takim. Gdzieś tam słyszeli o Celtach, w jakiś sposób są otwarci na te zjawiska natury czy na inność, nie do końca wiedząc, czego szukają. Po prostu bardzo dużo osób alternatywnych, że tak powiem, trafia do nas właśnie przez to, że jesteśmy jedną z niewielu działających grup stricte politeistycznych w Anglii. Życzę wam jak najlepiej w takim razie, żeby zadruga się rozrastała i miała coraz więcej członków, bo jak to się mówi, w kupie zawsze raźniej. Mściwoju, powiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi o inne inicjatywy oraz grupy, z którymi współpracujecie, kto to jest? Więc tak, osobiście należę do myśli rodzimowierstwa tradycyjnego, które stara się poukładać rozsypane w różnych grupach szczątki sensownych wierzeń i tradycji w taką jedną wspólną ideę rodzimowierczą. Utrzymuje dobre relacje z Gromadą Mil, którą reprezentujesz zresztą. Ostatnio podjąłem współpracę częściowo związaną z ruchem rodzimowierstwa tradycyjnego z Gromadą Białożar, a z ich żercą wymieniam się wieloma źródłami oraz założyliśmy wspólny kanał na YouTubie. I od przełomu lutego i marca tego roku współpracuję ze Słowiańską Agencją Prasową właśnie ISAP. Piotrze, powiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi o Zadrugę Korzenie, co robicie w ramach promocji w ogóle rodzimowierstwa na Wyspach? Więc oprócz moich osobistych współpracy, tak jak mówiłem, chociażby z Gromadą Mil, ISAP-em, czy Gromadą Białożar, czy rodzimowierstwem tradycyjnym. Oprócz moich osobistych współpracy, nasza grupa prowadziła dwa wykłady w polskiej restauracji w Luton pod Londynem. Wykłady związane z wierzeniami naszych przodków. Opowiadałem też o naszych wierzeniach na WOŚP-ie 2019 w Londynie. A drugi żerca naszej grupy poprowadził rok temu obrzęd dla zainteresowanych tematyką Słowian grupy takiej bushcraftowo-sudiwalowej w zupełnie innym miejscu niż my jako zadruga organizowaliśmy swoje święta. Czyli jakby gościnnie poprowadził obrzęd dla zainteresowanych z większej grupy ludzi. A ja na sam koniec życzę tobie i całej zadrudze jak najlepszego zdrówka w tych dziwnych czasach. A moim gościem był Piotr Mściwoj-Myszyński, a ja się nazywam Szymon Gilis i to była Słowiańska Agencja Prasowa. Dziękuję bardzo.